No cześć, witajcie. Mamy 29 marca. Ciepło, choć wiecznie. Jestem na kamieniu. Na dystansie. Jakbym miał krótkie kije, to na pewno wylądowałbym po drugiej stronie zbiornika. Żebym miał wiatr w plecy. Niestety nie wziąłem. Nie wziąłem wózka. Nie chcę się tam drylować. Cel prosty. Leszcze. Ostatnio nad moim małym jeziorku dołowiłem się tych małych bączków, tych karpików. Dzisiaj leszczowo. Leszczowo, choć nie pogardzę jakimś większym okazem karpia. Na razie większe to nawet 3 kilo. Tam mamy same drobniaczki. Metoda, dwa kije na metodę, bardzo prosto, bo mamy tak. Dwa pelety identyczne, tylko że jeden jest zalany Robin Redem, drugi czerwonym robakiem, do tego ostry miksik w przerywniku, 90 metr, drugi kij na 50. Zobaczymy, ciężko tam się dorzucić na ten 90 setny metr, bo strasznie dmucha, powiem wam. Ja założyłem podajniki od razu 60, żeby można było coś tam powalczyć z tym dystansem, ale zobaczymy. Jeszcze rozwaliłem sobie rękę, nie mogę, kurczę, tego kija dobrze naładować. Zobaczymy, jak to najwyżej będziemy łowić trochę bliżej. No co? Piękna pogoda. Mamy około 14 stopni, choć jest dzisiaj bardzo wiecznie. Mamy wiatr centralnie w twarz. Nie wiem, czy w ogóle coś usłyszycie z tego, co ja mówię. Wyjdzie to w praniu. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Ewentualnie przepraszam za niedoskonałości, ale to wszystko jest amatorsko, robione dla przyjemności. Dobra, próbujemy dobrać się do Lechorów. Trochę o sprzęcie może, dopóki rybki nie biorę. Tu mamy dystansa Federa Katsudo 390, podpięta emeczka 5000. Tutaj mamy Slima. Też 390. Tutaj jest dopiętym sensualem. Nowym kołowrotkiem dystansowym, budżetowym. Obydwa kije bardzo dobrze rzucają. Teraz jeszcze są te slimy. Dystans feder przerobione, trochę inne przelotki dodane. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Żyłki główne, obydwie 22 chyba. Jak się nie mylę, raczej tak. Do tego strzałówka 30. Rureczki do podajników, te dłuższe, chyba 13-centymetrowe podajniki, Aperio 60 gram, przyponik. Tylko tam zamiast szybko złączki tej gruszki takiej typowej plastikowej używam karpiowych takich, pokażę wam później, złączek metalowych. Ona wytrzymuje więcej przeciążeń. Pierwszy rzut oddany. 5 minut w wodzie, mamy godzinę, nie widać, 11:18, pogoda, dopisuje godzina nierybna, bo południe, ale walczymy, posiedzimy do popołudnia, zobaczymy, czy uda się coś złowić, trzymajcie kciuki. Po cichu liczę na jazie, one powinny teraz o tej porze roku ładnie odpalać. A tu, jak wiecie, jak oglądaliście wcześniejsze materiały, to są piękne te jaziory. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie zaszczyt go ujrzeć. Zobaczymy. Nie gadam, łowię. Drugi rzut wykonany. Dolatuję do tego 93 metra. 90 przekroczyłem. Mimo wiatru. Mamy to w drugim rzucie, to od razu z grubej rury, jest dobry zawodnik. Dobra, idziemy. Dobra, mamy prosiaczka. Powiem wam, że piękna ryba. Piękna. Pełnoludzki zbój. Skusił się, no już. Czekajcie. Pamiętajcie. Podskrzela to trochę się uspokoi. Już?
wyciągnąć ten hacz, ale żeś się wbił. Ale żeś zażarł. Muszę chyba wypychacza użyć. Ale zażarł. Taką twardą towarę, że szok. Pokaż się. O. Pięknie. Niby mikrozadzior wszystko. Patrzysz, bo druga wędka jest. Prezentujemy dziada. O, jest piękny. Zobaczcie. Opa. Ładna rybka. Opa. Przydzwonił w drugim rzucie na różowego kryla. Jasny winter. No dobra, ósema. Chyba. Dobra, zrobię sobie zdjęcie i wypuszczamy to. No dobra, fota strzelona. Pokażę wam go jeszcze raz. Ciach. Piękna ryba. Zważymy go. Czekajcie. Idę po ten. Powagę. No dobra, próbujemy. Chodź się odwróć. Przede wszystkim musi być bezpieczny. O, poważony. Bateria, szlak. Dobra. Trzeba wymienić. Idziemy z nim. Zobaczcie, jakie piękne. Ładna ryba. Teraz zimna woda, to one sobie odchodzą. Delikatnie jest tam jeszcze. Pięknie. To jest to. Takie karpie to ja lubię. Piękne, pełnouskie. Jeszcze tak silne. Jedziemy z nimi. O, ale dmucha. Powiem wam, że takie piątki to ja lubię. Piękny prosiaczek. Przydzwonił na różowego kryla. Muszę sobie trochę fotel opuścić. Ale powiem wam, że tam jest naprawdę w tych warunkach ciężko to rzucić. Trzeba się przyłożyć jeszcze z tą chorą łapą rozciętą już w ogóle. Myślę, że człowiek nierozruszany jeszcze po zimie, ale dystans to jest dystans. Uwielbiam łowić albo pod nogami, albo bardzo daleko. Zobaczymy, co pokaże reszta dnia. No i po 10 minutach śliska sprawa z dystansu. SD. No, gościu. Poszedł. Dzisiaj postnie. Ale rybka na rybach musi być. No i następny amator różu. Ale to są te mniejsze agenty. Gdzie są te większe leście? Kolejny amator rożu. Wszystkie biorą na jedną wędkę. Przerzuciłem, nawet teraz zamieniłem stronami kije. Tam, gdzie nie brało na jedną, zamieniłem na drugą i biorę. W tym samym miejscu, tam, gdzie na pierwszą nie biorą. Kurczę, to jest? Może wszystkie lubią róż? Zakładamy na drugą róż, zobaczymy, co się stanie. No i powiem wam, że osłabły te rybki. Przestały tak troszkę brać. Miałem jedną spinkę.
I czekam. Przerzucam do 10 minut. Kombinuję z przynętami. Pomieszałem trochę miksu z zanętą, żeby było coś tam na dole się działo. O, mamy branie na żywo. Jedziemy z nim. No, mamy coś. Polujemy. No nie mamy. Jego gościa. Wszystko sprawa. Ładne te leszczyki. Zrobiłem mu zdjęcie. Trochę się ruszyły. Wieje coraz bardziej. Nie wiem, ile z tego będzie się słyszeć. Zasłonię tu trochę. Powiem wam, że kosmicznie wieje, ale ryby się ruszyły na tej fali. Leszczyki odpalały ją. Biorą co? Ile? Co 6 minut, co 5. Coś tam udaje się wydubać. No i dobra. Mamy dublecik. Mamy dublecik. Jedziemy. Pierwszym. Pan Leszczyk. Pan Leszczyk. Wypuszczamy go od razu. A tu mamy prosiaczka. Opa. Małego bączka. Fajnego ututego. No już? Już. No to fajnie. A. Najeżysz się? Pięknie, scharatany trochę jak kita po tych plecionkach, ale jeszcze waleczny. Walczył jak tygrys. Piękny. No. Czekaj, zrobimy sobie zdjęcie. Wypuszczamy go. No już się zrobię. Teraz fajnie, bo te ryby są chłodna woda i one są rzeźkie. Pięknie tam stoi sobie. Oto mowy. Podpłynął. Jeszcze go widzę w okularach. Oby więcej. Teraz im omory. Żółty i napieszony na piwie. Wkręciły się strasznie. Jak to na kamieniu. Nie wiem, 25? Pewnie lepiej. Nie liczę nawet ich. Mówimy dalej. Dobra, przyszło kończyć. Zostanę może jeszcze z pół godzinki, ale was już nie będę do tego angażował. Będę się powoli zwijał. Mamy godzinę 14:15. Udało się złowić kilkanaście leszczy. Pięknego karpia. Myślę, że to jest super wynik. Tutaj widziałem sąsiedzi. Średnio połapali. Niektórzy chyba nawet na zero. Pojechali już. Ale... ja nie mam co narzekać. Założenie moje było, żeby wyłowić trochę leszcza. Udało się złapać bonusa w postaci ładnego karpia. No nie udało się złapać tego jadzia, którego liczyłem po cichu na nie, ale no jeszcze nie wszystko stracone. No i co? Myślę, że sam pelet dawał więcej ryb niż pelet pomieszany z zanętą. O dziwo. Myślałem, że będzie odwrotnie, ale nie. Sam pelecik dawał więcej ryb. Dawał leszcze. Dał tego karpia. I tyle. Przeprószyłem to tam aquastarem, tym takim fluo pelecikiem. I to też moim zdaniem zrobiło jakąś tam robotę, bo wszystkie ryby praktycznie wyjąłem na pelet mieszany z tym fluo. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia w następnym.
Jutro wielka sobota, biorę turcie na ryby, jedziemy na te gluty karpie. Niech cię wyłowi dziewczyna, bo już ciągnie nad wodę ją. Myślę, że też coś tam z tego zobaczycie. No więc co? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego.